Na 1.16 swój udział w tegorocznym piłkarskim Pucharze Polski zakończyli gracze Energetyka Rowu Rybnik. Rybniczanie na własnej murawie nie sprostali pierwszoligowemu Zagłębiu Lubin. Porażka 0-4 wyeliminowała ich z rozgrywek. To był pojedynek dwóch spadkowiczów. Zagłębie Lubin jeszcze w ubiegłym sezonie grało w Ekstraklasie, Energetyk w pierwszej lidze. Rybniczanie nie byli faworytami tego spotkania, z kolei goście z Lubina szybko zaznaczyli swoją przewagę na boisku. Goście na prowadzenie wyszli już w 16 minucie dzięki bramce Borisa Godala. Dokładnie 10 minut później, po szybkiej akcji z pierwszej piłki, do bramki trafił Aleksander Kwiek i było 2-0. Po zmianie stron goście kontynuowali ostrzał bramki Rybniczan. W 52 minucie po kolejnej błyskawicznej akcji piłkę do siatki wpakował Lubomir Guldan, a w 58 minucie wynik na 4-0 po świetnym zagraniu głową ustalił Krzysztof Piątek. Tym samym tegoroczna przygoda Energetyka z Pucharem Polski dobiegła końca. Rów nie był taką słabą drużyną, po prostu my graliśmy bardzo dobrze i oni, to oczekiwałem, byli dobrze zorganizowani i naprawdę książkowo się tutaj przesuwali, fajnie się ustawiali, ale jak gra się z pierwszej piłki i jeszcze to wychodzi, to no żadna strefa i żadna taktyka naprawdę się nie sprawdza, także dzisiaj nam wyszedł naprawdę dobry mecz. Na pewno byliśmy dzisiaj gdzieś tylko tłem dla Zagłębia, które grało bardzo dobrze. No niestety myślę, że byliśmy w swojej grze za mało agresywni, zdecydowani i zespół Zagłębia, na pewno drużyna potrafiąca grać piłką, wykorzystała to bezwzględnie. Teraz Rybniczanom pozostaje myśleć o wtorkowym meczu ligowym przeciwko Zagłębiu Sosnowiec.